Paweł Mielcarek, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Proszę o podsumowanie Dnia Dziecka w Białogardzie. Dziś w Białogardzie, 1 czerwca, wspólnie z miastem Białogard, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zorganizowała już drugi raz tak naprawdę Holi Festiwal Święto Kolorów. W programie przygotowaliśmy szereg atrakcji, występy wokalne, występy taneczne białogardzkich szkół, Szkoły Tańca Toptoś, podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury, a także występy wokalne białogardzkich artystów. Wszystko przeplatane, co 15 minut było, kolorowymi proszkami do nieba. Park Orła Białego zamienił się z zielonego na kolorowy świat. Specjalnie dzisiaj, ponieważ wystąpili białogardzcy artyści podczas tego wspaniałego święta, święta naszych białogardzkich dzieci. Frekwencja dopisała. Oj, dzisiaj było bardzo dużo, park tak naprawdę pękał w szwach. Mnóstwo dzieci, mnóstwo młodzieży, dorosłych, wszyscy bawili się podczas tego wspaniałego dnia. Pogoda nam dopisała, z czego się bardzo cieszymy. No i w imieniu organizatorów zapraszamy na kolejne wydarzenia. Już 23 czerwca na placu Stanisława Wyspiańskiego 51. Bitwa o Krowę, potyczki pomiędzy zawodnikami białogardzian i mieszkańców Świdwina. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić co, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć puls, chciał sprawić w ruch, byle było luźno, luźno. Jak się bawisz? Dobrze się bawię. Nie, no to fajnie jest. Czy według ciebie powinno być więcej takich imprez w Białogardzie? Tak, powinno być więcej, ponieważ dzieci się fajnie bawią przy tym. No jest atrakcja jakaś dla nich, a nie siedzą całymi dniami w domu. A ty z czego skorzystałaś? Ja póki co jeszcze z niczego. Siedzę z siedzenia na ławce. Fajnie. Z jakiej skorzystałeś atrakcji? Na razie z żadnej, bo dopiero przyszedłem. A jak ci się widzi festiwal kolorów? Fajnie. Chciałbyś, żeby było więcej takich imprez tutaj w Białogardzie? Pewnie. Dobrze, fajnie. Czy według was powinno być więcej imprez w mieście? Więcej tego typu zabaw, takich imprez, spotkań? No, tak. A z jakich atrakcji już skorzystałyście? Na razie tylko z wyrzutów. No, z wyrzutów? Na razie no, też tylko z wyrzutów. Fajnie. Coś więcej, jak fajnie? No różne. Co takiego robisz tutaj? Pryskam się tym. A powiedz mi, czy powinno być więcej takich atrakcji w Białogardzie? Bardzo. Kiedy na przykład? Powinno być raz na miesiąc, raz na tydzień, codziennie? Cały czas. Cały czas, żeby się proszkami sypali. A myślisz, że dorośli by się nie wkurzyli? Nie. Nie, im by to pasowało? Tak. To spróbuj kiedyś tak dorosłego opryskać, to zobaczysz. Opryskałem. Ale to dzisiaj. No. Dobrze, tu super jest, może... Z moją kuzynką też się dobrze bawię i bardzo super jest. Chciałbyś, żeby tutaj w mieście było więcej takich imprez? Tak, tak. Proszę, żeby więcej było imprez takich, bo bardzo jest super. No i co mogę jeszcze powiedzieć, że bardzo super jest. Obsypałeś kogoś proszkiem, czy ktoś ciebie obsypał? Moja kuzynka obsypała mnie i siebie i no bardzo fajnie jest. Pierwszy raz tutaj jesteś, czy...? Tak. Tak, jestem pierwszy raz. Powiem wielkie. Nagrywaj. Poczekaj. Bo i musisz jeszcze nagrać. Jeszcze raz. Nagrywajcie. Jak tam? Właśnie tak nas potraktowali w Białogardzie. Święta zabawa, wszyscy siedzą się bawią. Dzień kolorów.
Ile masz lat? Ja 20. Czemu się bawisz tutaj? No bo jestem dzieckiem. Jeszcze jesteś dzieckiem? Tak, mam rodziców, jestem jeszcze dzieckiem. Powiedz mi, czy powinno być więcej takich atrakcji w Białogardzie? Powinno być więcej, powinno, na pewno. Świetna zabawa, po prostu, niesamowicie. O, właśnie, o, ten, o, wysypałeś pra... Zaje fajna. Już lepiej. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. No i wam też również życzymy.